Cześć! Witam Was na moim kanale Pianta Dance. Dziś na samym początku zaproszę Was do subskrybowania mojego kanału i dania łapki w górę, jeżeli film Wam się naprawdę spodobał. Dlaczego o tym wspominam na samym początku? Już Wam mówię, jak to działa. Jeżeli zostawicie łapkę w górę, to YouTube wie, że ten film można polecać dalej i dzięki temu ja mogę z tym filmem pójść świat. I oczywiście chciałam Wam bardzo podziękować za 50 subskrypcji. Dla mnie to jest super sukces. Ja się bardzo cieszę, że jest nas aż tyle osób. To jest naprawdę dużo. Mam nadzieję, że nie będziemy się zatrzymywać i będziecie mój kanał polecać dalej. Piszcie w komentarzu koniecznie, jakie filmy chcielibyście jeszcze zobaczyć na tym kanale i kto wie, może je zrealizujemy. Okej, przechodzimy do prezentów dla tancerzy. Okej, zaczniemy sobie od wisiorków, które ja uwielbiam. Na przykład taką tancerkę. Jeżeli nie macie pomysłu, co kupić swojej koleżance, to jak najbardziej może być to bryloczyk. Ja akurat mam bucika, ale są różne. Są buty z tańca towarzyskiego, są baletki i kolejny gadżet, można powiedzieć, to jest butelka. Ja akurat mam marki Bloch, ale nie musi to być Bloch. Jest dużo butelek z motywem tanecznym, czymkolwiek innym, może nie tanecznym, ale uwierzcie mi, taka butelka przyda się każdemu tancerzowi, na pewno. Dobra, teraz możemy przejść do ubrań. Czyli różnego rodzaju ocieplacze i choć może Wam to przypominać worek na śmieci, to uwierzcie mi, że to jest coś, o czym marzy każdy tancerz, żeby utrzymywać ciepło, tym bardziej teraz, jak jest już coraz zimniej, więc można kupić takie spodnie, są też tego typu bluzy, kurtki, jak zwał, tak zwał. Super sprawa. Można też kupić getry. To jest też super sprawa. No i termoform. Ja uwielbiam, w szczególności jak jest tak zimno. Specjalne buty dla tancerzy, które trzymają ciepło. Ja akurat mam w takim żarowiastym, pomarańczowym kolorze, ale są różne. Są niebieskie, są czarne, są też czerwone, więc na pewno wszyscy znajdziecie coś dla siebie. Co jeszcze może Mikołaj sprawić tancerzowi? Mogą to być nowe baletki. Pod warunkiem, że Mikołaj dokładnie wie, jaki ma rozmiar osoba, której chce dać prezent. Ale wiem, że jest taki Mikołaj, który wie wszystko. Kolejny pomysł na prezent dla tancerzy to, w szczególności dla tych młodszych, ale nie tylko, są filmy taneczne. To na pewno, ta bajka na pewno spodoba się młodszym tancerzom. Ale nie tylko, ja ją też bardzo lubię. Król rozrywki, który jest moim zdaniem dla wszystkich. I dla tych młodszych, i dla starszych. I La La Land, którego ja jeszcze nie obejrzałam i mam nadzieję, że w końcu to zrobię. Także te trzy filmy na pewno, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, w szczególności młodsi tancerze, na pewno warto je zobaczyć, więc Mikołaju, myślę, że to będzie dobry prezent. I teraz książki. Wytańczyć marzenia. Jak widzicie, jestem w połowie tej książki, ale już w połowie mogę powiedzieć, że jest to książka godna polecenia i warto ją sobie przeczytać. Myślę, że uskrzydli każdego młodego tancerza. I jest to lekcja tańca. Przyznam szczerze, że bardzo dawno temu czytałam tą książkę i już nie do końca wiem, co tam się działo. Jednakże możemy tutaj przeczytać. 20-letnia tancerka baletowa stoi u progu wielkiej kariery, odnosi sukces w prestiżowym konkursie i traci swoją pierwszą miłość. I chłopak nie potrafi zaakceptować sukcesów dziewczyny. W dodatku przygotowuje się do pierwszej ważnej roli. Julia ulega wypadkowi i musi przerwać próby do spektaklu. Wszystko co ważne wydaje się być stracone. A może jednak nie? Tak, myślę, że to jest odpowiednia książka dla młodych tancerek, które gdzieś tam może mają różne problemy sercowe i nie tylko. Przeczytajcie, bo to jest naprawdę mądra, fajna książka. Tak. I mój balet też się znalazł na mojej półce. Ja jeszcze tej książki nie przeczytałam,
pobieżnie ją sobie sprawdziłam, natomiast jak wiecie, autorka książki prowadzi swojego bloga, więc jeżeli jeszcze nie wiecie, czy warto kupić taką książkę, czy nie, wejdźcie na bloga, ona na pewno Was przekona do tego, że warto mieć tę książkę u siebie na półce. I tak, kolejna książka, tak patrzę, czy tutaj mamy coś lekkiego, nie. I kolejna książka to Anatomia w tańcu. Jest to książka, w której też macie pięknie rozrysowane i opisane dokładnie, jakie mięśnie pracują podczas wykonywanych ćwiczeń. O co chodzi w tej książce? Już Wam tłumaczę. Tutaj pokazują nam ćwiczenie, które musimy wykonać, żeby uruchomić dwugłowy uda. Widzę tutaj pośladkowy, wielki i tak dalej. Nie będę Wam tego wszystkiego czytała, bo to sobie sami możecie sprawdzić. I najpierw wykonujemy takie ćwiczenie, skupiamy się na tym, żeby uruchomić te mięśnie, a później pokazują nam zastosowanie w tańcu, tak? Czyli dokładnie te mięśnie, które uruchomiliśmy, później możemy zastosować na przykład podczas takiego skoku. Ale nie tylko, bo tego jest dużo. Dlaczego warto mieć taką książkę? Dlaczego uważam, że warto to kupić? Ponieważ Anatomia w tańcu jest bardzo przydatną książką, żeby nauczyć się swojego ciała, nauczyć się świadomości i świadomie używać danych mięśni do danego ćwiczenia. Kolejną książką jest to Taniec w teorii i w praktyce. Jest to książka, którą można polecić wszystkim osobom, które się interesują tańcem w teorii. Ale nie tylko, dlatego że jest też praktyka i z tego co pamiętam, są tutaj pokazane takie ćwiczenia jak, oczywiście zahaczamy o taniec klasyczny, taniec towarzyski, są pokazane figury, jakich możecie się nauczyć. Latynoamerykańskie tańce widzę, że są i chyba, tak mi się wydaje, były też tańce narodowe i oprócz tego jest też właśnie teoria. Tej teorii jest bardzo malutko, naprawdę. Wiem, że Wam może się wydawać, jak ją weźmiecie do rąk, że jest bardzo dużo, ale to jest nic, uwierzcie mi. Natomiast myślę, że to jest dobry wstęp do tego, żeby w przyszłości zająć się tym trochę na poważnie. Albo, uwaga, po prostu mieć świadomość i wiedzę na temat tańca. Dobra, teraz przechodzimy szybko do make-upu, bo ostatnio do moich rąk trafił taki zestaw Makeup Revolution i tak, pokażę Wam, jak on się prezentuje. Jest taka szufladka, otwieramy, no i tutaj jest zawartość, której nie widać, widać ją na tym opakowaniu. Wszystko jest zapakowane w ładne pudełeczka i teraz dlaczego uważam, że to może się przydać tancerzowi? To się może przydać przede wszystkim tym tancerzom, którzy... tancerkom. Tym tancerkom, które występują na scenie. Już Wam mówię, co tutaj się znajduje w środku. W środku są trzy duże palety, dwie małe. Kosmetyczka, pędzlet, dwie szminki, bronzer, rozświetlacz, błyszczyki, utrwalacz. Tak mi się wydaje, że to się tak nazywa, utrwalacz do make-upu. Jest chyba jeszcze baza, ale nie jestem pewna. Przechodzimy teraz do gadżetów, które można kupić i przede wszystkim roller, może nie taki z wypustkami jak ja mam, lepsze są te gładkie. Kolejną rzeczą jest deska do kręcenia piruetów i już niedługo na moim kanale pokażę Wam, jak w ogóle z takiej deski korzystać. Jak widzicie, moja już jest przejechana, moja jest stara. W ogóle jestem ciekawa, czy ja jeszcze umiem na niej kręcić piruety, bo uwierzcie mi, że to nie jest takie wcale łatwe. I uwaga, to też się przyda, jeżeli ktoś nie tańczy normalnie na ziemi, ale dla tancerzy, którzy tańczą na lodzie. Tak, taka deska na pewno Wam też się sprawdzi i myślę, że Wam bardziej niż tancerzom, ale tancerzy z niej korzystają. Teraz wiem, że są jakieś nowe w ogóle deski, można do nich pobrać sobie jakąś aplikację czy coś tam, nie wiem. Ja zostałam przy tej starej i tak jak mówiłam, niedługo powstanie na pewno o niej filmik na YouTubie, pod warunkiem, że ja jeszcze pamiętam, jak się kręci. Najwyżej Wam pokażę, jak nie kręcić piruetów na tej desce. No cóż. A to są kostki do jogi i to jest bardzo tania sprawa, drogi Mikołaju. A przyda się wszystkim tancerzom do wszystkiego. Do szpagatów, do ćwiczenia równowagi przy piruetach, czy chociażby do rozciągania stóp. Do wszystkiego. Naprawdę to jest super przydatna rzecz i tania.
wałek do stóp. Akurat ja dzisiaj mam ze sobą taką gumę rozciągającą. Tu się zakłada, stopy i można na przykład się rozciągać do szpagatu, ale nie tylko. Uwierzcie mi, że z tą gumą można dużo zrobić i myślę, że powstanie taki film też na kanale, jak rozciągać się za pomocą tej albo innej gumy, bo ja mam dwie, natomiast dzisiaj pokazuję Wam tą. I teraz tak, ja mam w takim kolorze, bym powiedziała, chabrowym, natomiast z tego co pamiętam, wiem, że jest czarny kolor, był chyba czerwony, nie wiem jeszcze jaki, ale wydaje mi się, że jest to w kilku wersjach kolorystycznych. Na pewno link znajdziecie w opisie. Guma rozciągająca, moja jest też właśnie marki Bloch. To jest super gadżet, przydatny do wszystkiego. Do wszystkiego. I można też kupić takie super mini bandy, gumy do ćwiczeń. Tak, ja mam taką różową, fioletową i miętową w zestawie. I kolejnym super prezentem na pewno będą różnego rodzaju organizery, kosmetyczki, torby. Na przykład tutaj coś dla tancerek baletowych, ale nie tylko. Myślę, że inni tancerzy też chętnie z tego skorzystają, z takiej kosmetyczki, którą, uwaga, można też sobie tutaj zawiesić. I są takie cztery kieszenie na suwaki. Można sobie tutaj wsadzić buty do tańca, baletki, puenty, czy na przykład jazzówki. Albo skarpetki, jak ktoś tańczy w skarpetkach, czy wsówki, czy kosmetyczki, czy kosmetyki. Różne rzeczy tutaj można wsadzić i myślę, że to jest naprawdę fajny prezent. I kolejnym super gadżetem może być kosmetyczka. Najzwyklejsza, może znajdziecie jakąś niezwykłą. Kto wie, ale myślę, że kosmetyczka to jest super sprawa. No i już taki super, super pomysł. To jest torba taneczna. To jest torba. Moja już jest stara, przetyrana lekko, bo wydaje się być taka zwykła, ale ja właśnie dlaczego zdecydowałam się na tą torbę, ponieważ ona w środku ma takie tancerki baletowe, klasyczne tancerki, tak jest. Okej, na dziś to już wszystko na tym kanale, żegnam się z Wami. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu mojego kanału i zostawieniu łapki w górę, a jeżeli macie ochotę jeszcze ten film wysłać dalej do swoich znajomych, to ja będę przeszczęśliwa. Dzięki, pa!